Książek nie brakuje, gorzej z czytelnikami. Księgarze są wypierani przez sklepy internetowe. Pani Zofia książki sprzedaje już od ponad 20 lat. Uważa, że z czytelnictwem wśród Polaków nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Dużo zabiera internet, szczególnie dzieci, młodzież, ale no nie jest, myślę, że nie jest aż tak źle. Czyli jak macie klientów, to raczej starsze osoby? Tak, tak, ale młodzież też przychodzi, ale szukają modnych tytułów, takich jakieś wampiry, coś, Monster High, coś takiego. Jednak przyznaję też, że nowe książki są drogie. Między innymi dlatego księgarnie organizują wydarzenia, takie jak dzisiejsza Noc Księgarzy. Bez dodatkowej zachęty dla czytelnika trudno o niego walczyć z dużymi sieciami. Księgarnie tak naprawdę wręcz zmuszone są przyciąganiem klientów czymś innym niż same książki. Oferta książkowa w księgarniach musi też z tego powodu być troszeczkę inna. Dobierana tak bardziej, powiedziałabym, pod kątem lokalnego klienta. Rzeczywiście księgarze muszą trochę się wysilić, by uzasadnić, prawda, że klient płaci za książkę po cenie okładkowej, czyli tej sugerowanej przez wydawcę. Dlatego księgarnia to dzisiaj nie tylko sklep z książkami, to również miejsce spotkań i dobrze mieć w ofercie także inne produkty, jak zabawki czy gadżety. Jeżeli księgarnie niezależne nie są w jaki sposób przez miasta doceniane, hołubione, jeżeli sami włodarze nie wiem, kupują w ramach prezentów vouchery do dużych sieci sprzedażowych, no to jednak to małe księgarstwo będzie cały czas sukcesywnie zabijane, niwelowane przez duże sieci i docelowo będziemy mieli w miastach tylko i wyłącznie przedstawicieli dużych koncernów. Jak pokazuje raport pod nazwą Stan czytelnictwa książek w Polsce w drugim roku pandemii, w marcu 2022 roku 38% respondentów przeczytało co najmniej jedną książkę w ciągu roku. Wydarzenia w ramach dzisiejszej akcji można znaleźć na stronie nocksięgarni.pl.